No cześć. Dawno mnie tu nie było, dawno mnie nie widzieliście w kuchni. Trochę się za wami stęskniłem, nie ukrywam, ale jakoś te upały nie sprzyjają gotowaniu. Oczywiście gotuję to, co sobie na co dzień robię, to jest, ale to nie było na tyle coś spektakularnego, żebym mógł wam pokazywać. Ale wracam małymi kroczkami. Dzisiaj coś dla osób, które to w upały nie lubią jeść, albo lubią jeść na zimno. Czyli jak ja. Ja lubię jeść i lubię jeść na zimno. A w każdej postaci. Ale dobra, przychodząc do sedna, przychodząc do finału tego, co się dzisiaj wydarzy, robimy lody. Z czego, jak, gdzie. Zobaczycie, zaczynamy. Lecimy. I już się poniekąd możecie domyślać, co to będzie głównym składnikiem i kru tego wszystkiego. Mięta, czekolada, na zimno, lody miętowo-czekoladowe na bazie mleka kokosowego, banany mrożone, które za chwilę skroję i zamrożę, słodzony erytrytolem. Czemu erytrytolem? Bo po prostu mi smakuje. No i to jest hicior, bo ogólnie w Lidlu nie mogłem idzie dostać samych czego? Kalafiora. Mrożonego kalafiora, który dodam, aby podbić delikatnie objętość, nadać takiej kremowej konsystencji całości. Dlatego musiałem kupić bukiet warzyw, który będę musiał wybrać, wyselekcjonować te oto białe kawałeczki i później je zużyć. I zielona matcha. Prozdrowotnie, wartości ma dość fajne, plus kolor, kolor jak najbardziej tak i sezam, którym spruszę od góry. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you acting young, and you hella grown. Banan, zamrażalnik, myślę, że godzinka wystarczy. Starannie wyselekcjonowane spośród innych warzyw. Popatrz, eko, popatrz. Taki kalafior to złoto. Cyk, cyk. Mam nadzieję, że tylko nie będzie śmierdział marchewką. A jeśli chodzi o kalafiora, to tak naprawdę nie liczę go do bilansu, bo miałem dzisiaj tak dużo aktywności, że ta ilość dostarczonych kalorii z kalafiora jest nieistotna. Jak mam takie dni mega aktywne, to warzyw nie liczę po prostu do bilansu. No proszę was, to tylko dwa kalafiory były? Trzy? Ale oszuści. Chamstwo. Lidl chamstwo. Jeśli chodzi o kalafiora, to on jest w ogóle niewyczuwalny, natomiast nadaje też fajnej kremowej konsystencji i oczywiście podbija objętość, czyli tych lodów jest więcej kosztem niewielkich kalorii, które dostarcza. Okay, she giving me love, but it fucked my energy up. Every time it's finna be summer, only got the memories of us. And now we industry lovers, they making enemies of us. I mean, sometimes we in public, they drain this energy from us. Visit Italia, be my senorita. They've either or I've either, either way you need a visa. I ain't talking about MasterCards, debit cards either. Credit charge, Kermit the Frog, margaritas? Yeah, I heard she got a man, homie, yeah. Yeah, you wanna lay the hands on me, yeah. But he should see the way she dance on me, yeah. Wishing I ain't had no pants on me, yeah.